Cześć, witam w kolejnym odcinku Shortów Hackera. Po pewnym okresie przerwy wracamy do zajęć ze Scratcha i zastanowimy się, jak rozwiązać zadanie pod tytułem Kotek w labiryncie. Zadanie to znaleźć można na mojej stronie hackerb7.pl. Na tej stronie w sekcji Scratch zadania znajduje się Kotek w labiryncie. Zadanie to będzie składało się z kilku etapów. W chwili obecnej, kiedy nagrywam ten odcinek, jest tutaj pierwszy etap. Etap, który, przyznam się szczerze, zakosiłem z materiałów Mistrzowie Kodowania, do którego to projektu również należy. Więc w tym zadaniu będę wykorzystywał osobny plik z tłem. Tło będzie wyznaczało na zielono drogę kotka i niebieski koniec drogi, na szaro te miejsca, w które nie może wejść. Zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Można na różne sposoby zaprogramować zachowanie się kota. Ja zaproponuję jeden swój. Wchodzę więc do Scratcha, sprawdzam, czy jestem zalogowany. Jeżeli nie, no to loguję się i tworzę nowy projekt. Przypominam, gdyby projekt uruchomił się nie po polsku, tylko w innym języku, pod globusikiem jest zmiana języku. U mnie jest po polsku, wszystko w porządku. Żeby nie zapomnieć, nadam mu nazwę i nazwa nadana. Teraz muszę wczytać tło, czyli przechodzę do części scena i wczytuję tło z pliku. Już wcześniej sobie ten plik pobrałem na dysk, także w sekcji pobrane mam tutaj labirynt tło, otwieram i jest. Okazuje się, że kotek jest troszeczkę zbyt duży do poruszania się w tym labiryncie, ale Scratch ma również opcję zmniejszania duszków. Niektórzy próbują wchodzić w duszka, w kostiumy, tam zmniejszać. Oczywiście można w ten sposób, ale łatwo wtedy zgubić środek duszka, łatwo przesunąć i duszek będzie chodził niesymetrycznie. Ja wykorzystam u góry dwa z przycisków, zmniejsz i zwiększ, więc na razie zmniejszanie i klikam kota tak długo, aż będzie on miał rozmiar mi odpowiadający i będę go mógł ustawić, czy to tu, czy to tu. Jeszcze troszkę za duży. O, teraz będzie chyba dobrze. I kotek znajduje się w tym miejscu. Teraz muszę oprogramować zachowanie się kotka, czyli reakcję na klawisze góra, dół, prawo, lewo. Na razie zwykłe, proste poruszanie się. Zdarzenia i cztery klawisze. Raz, dwa, trzy i cztery. OK. Więc pierwszy z klawiszy, czyli kiedy klawisz strzałka w górę naciśnięty, no to skoro strzałka w górę, to znaczy, że kot musi przemieścić się w górę, czyli wzdłuż osi Y. Czyli w ruchu szukam zmień Y o jakąś wartość. No, ja wykryłem, że wartość 40 spowoduje, że kot będzie się poruszał równiuteńko co krateczka. Te krateczki mają wielkość 40. Dlatego w ten sposób zapisana wartość sprawi, że kotek będzie równiutko przeskakiwał do następnej celi. Analogicznie w dół. Zmień Y o minus 10. Czyli kiedy klawisz strzałka w dół naciśnięto, zmień Y o minus 10. Przepraszam, nie minus 10, właśnie, tylko minus 40. O, i teraz kot przeskakuje góra-dół. W prawo, w lewo, dokładnie tak samo, tylko że na osi X. Przemieszczanie się kota gotowe. Teraz trzeba zrobić blokadę wchodzenia na szare pola. No i są tu różne pomysły na to, jak to zrobić. W zadaniu zaproponowałem tak, że porusza się po zielonych polach i nie może wchodzić na szare pola. Można to zinterpretować na różne sposoby. Można sobie powiedzieć, aha, wszedł na szare pole, nie wolno mu, więc zaczyna na przykład grę od nowa. W
Wtedy gra będzie trudniejsza, bo w momencie, kiedy pomylimy się i wejdziemy na szare pole, gra zaczyna się od nowa. Możemy zinterpretować to w ten sposób, że szare pole oznacza, że nie da się na nie po prostu wejść tak jak ściana. Możemy to zrobić na dwa różne sposoby. Powiedzmy, że wybieram sposób trudniejszy, dla gracza trudniejszy. Sposób, kiedy kotek wejdzie na szare pole, no to zaczyna od nowa. Początek gry następuje, powiedzmy, że w tym miejscu. Jakie to jest miejsce? Zaglądam do kotka, mogę go przy okazji nazwać kotek i okazuje się, że to jest pole o współrzędnych minus 180 na 123. Czyli za każdym razem, kiedy się przesuwam, po każdym z tych czterech przesunięć muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie wszedłem na szare pole. Czyli po każdym przesunięciu robię kontrola, jeżeli co? Jeżeli dotyka koloru. Jakiego koloru? Klikam w kolor i wybieram ten szary kolor, którego dotyka. Czy jeżeli dotyka tego koloru, to co ma zrobić? Ma się przenieść ponownie do startu. Jaka jest wartość tego startu? Jaka jest współrzędna? Wystarczy sprawdzić w kotku. Czyli nasz kotek duszek ma taki przycisk i tu jest informacja. Minus 180 na 123. Czyli to jest wartość, pod którą muszę się przenieść, jeżeli chcę, żeby kotek wylądował z powrotem na starcie. Automatycznie w tym momencie Scratch idź do minus 180 na 123 też proponuje. Czyli nawet bez sprawdzania wyciągam sobie to i mam idź do minus 180 na 123. Taką funkcję, taką instrukcję warunkową muszę powielić w pozostałych przypadkach. Żeby to powielić, korzystam ze schowka, z plecaka, który jest na dole, wrzucam sobie to do plecaka i potem z plecaka sobie wyjmę. Raz, dwa i trzy. Plecak mogę zamknąć i doklejam sobie to do każdego z czterech przypadków. Sprawdzę, czy działa. Tak, kotek sam mi przelatuje. Idę tu. Chyba mam jednak coś tu niedokładnie, ponieważ góra-dół jest ok. Natomiast kiedy chcę skręcić w prawo, kotek nie wchodzi. Podejrzewam, że tu troszeczkę go trzeba będzie jeszcze zmniejszyć, że on jeszcze wystaje o poza wszystko. I sprawdzę teraz wartość minus 180 na 122. Także 122, 100, 122, 122, 122 i spróbuję, czy teraz, czy w tym był problem. Tak jest, w tym był problem. Kotek widać uszami zawadzał o szare pole i przez to gra mnie nie przepuszczała dalej. Ok, teraz jak się pomylę, to za każdym razem ląduję na starcie i niestety nie jestem w stanie dalej przejść. Pozostała ostatnia rzecz do etapu pierwszego, czyli wykrywanie, że wygrałem. Dokładnie tak samo. Robię sobie zdarzenie, kiedy naciśnięto flagę. Pętla zawsze. I tu zrobię sprawdzanie, czy przypadkiem nie doszedłem do mety. Czyli jeżeli dotyka koloru, no to co? To powiedz. Wygrałem. I jeszcze najlepiej zamiałcz. Oczywiście do miauczenia potrzebny jest komputer z kartą dźwiękową, z głośnikami, ale
W ten sposób kotek miauczy po dojściu do mety. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.